Oni twierdzą, że ta łódź pozwoli im działać zarówno na śródlądziu, jak i na morzu. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj bonus dla widzów, dodatkowe, specjalne, nieco krótsze wydanie naszego kanału. Wystąpi generał Skrzypczak, uwaga, z pułkownikiem Armii Ukraińskiej. Będziemy rozmawiali o zorganizowanej przez pana generała Skrzypczaka zrzutce na łódź dla ukraińskich sił specjalnych i o sytuacji na froncie oczami ukraińskiego oficera. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, to kciuki dla naszych przyjaciół. Pierwszy dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Drugi dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Trzeci dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. A dzisiaj, drodzy Państwo, nietypowy odcinek, bo jest dwóch oficerów, uwaga, dwóch różnych armii. Pan generał Waldemar Skrzypczak, czołem panie generale. Witam pana, witam państwa, dzień dobry. Znany państwu doskonale, ale jest z nami również pan pułkownik I. Gwardia Narodowa Ukrainy. Czołem panie pułkowniku. Dobrego dnia. Zacznijmy może od naszego ukraińskiego gościa. Co pana sprowadza do Polski? Nas prowadziło do Polski wspólna współpraca dla nadania благодійної допомоги підрозділам в виде лодки для виконання завдань на воді. Drodzy Państwo, nie wiem, czy pamiętacie Państwo, pomagaliśmy w zbiórce na tą łódź. Mam teraz pytanie do pana generała Skrzypczaka. Rozumiem, że zbiórka jest już nieźle rozkręcona, zaglądałem tam. Czy jeszcze widzowie mają wpłacać, czy już jest ta akcja zakończona? Zbiórka jest nadal aktualna, zbieramy pieniądze cały czas. W tej chwili łódź, którą panowie widzieli w tym zakładzie, który tą łódź wyprodukował dla Armii Ukraińskiej, oficerowie Armii Ukraińskiej, Gwardii Narodowej Ukrainy ocenili ją bardzo dobrze, że jest to dobra łódź, że jest w pełni oczekiwania, bardzo szybka łódź, która ma również takie walory ochronne dla żołnierzy wojsk specjalnych Gwardii Narodowej Armii Ukrainy. Zbiórka trwa nadal, bo teraz zbieramy, dalej kontynuujemy oczywiście tę zbiórkę, bo zbieramy pieniądze na wyposażenie płetwonurków grup specjalnych Gwardii Narodowej Ukrainy, ponieważ to jest jakby dopięcie tego całego tematu, tej zrzutki. Za to serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy dali pieniądze, którzy wpłacali pieniądze i kontynuujemy to, walczymy do zwycięstwa. Bardzo dziękuję wszystkim widzom. Link do zbiórki macie Państwo w opisie. Mam teraz pytanie do pana pułkownika. Do czego ta łódź będzie używana przez ukraińskie wojsko? Ta łódka będzie dla wykonania zadań na wodzie щодо specjalnych operacji. Mhm. Czy to dowiedziałem się z opisu zbiórki, że to ma być na ujścia Dniepru nad Morzem Czarnym. Czy to prawda? Tak. Nie powie pan nic więcej? Nie zdradzi pan żadnych szczegółów? No, pierwsze za wszystko chcę podziękować, że nasi partnerzy nam pomagają. To bardzo ważne dla nas i ja myślę, że my razem przyjdziemy do zwycięstwa. I żeby zamknąć temat łodzi, pytanie do generała Skrzypczaka. Panie generale, to jakiej produkcji jest ta łódź? Jakie jest jej wyposażenie? Znaczy, to jest łódź produkcji polskiej. Ona ma pewne spektrum zdolności do działania na wodzie w każdych warunkach. Również ma dzielność morską. W odróżnieniu od RIB-ów ta łódź, zresztą Ukraińcy bardzo podkreślali na spotkaniu w fabryce, że im jest potrzebna łódź inna niż RIB-y. Okazuje się, że to ciekawe, że RIB-y im się nie sprawdzają, nawet na śródlądziu. Z uwagi na to, że strefa działań bojowych powoduje to, że jest gęstość ognia tak duża, że w zasadzie te RIB-y szybko toną i tracą swoje zdolności. Podkreślali bardzo mocno to, że ta łódź ma również takie specjalne wykładziny przeciwodłamkowe, które chronią załogę. Ta łódź ma, jest ona ponad 7 metrów długości i może przewozić do 10 żołnierzy. Prędkość tej łodzi, jej dzielność
42 węzły. To bardzo duża prędkość, także oni byli raczej mile zaskoczeni tym, co myśmy im zaproponowali, ponieważ ta Łódź spełnia ich oczekiwania, ale chyba też była czymś takim, czym im, ich zaskoczyliśmy, ale bardzo pozytywnie. Łódź produkcji polskiej, silnik dużej mocy, cóż więcej można powiedzieć, oni twierdzą, że ta Łódź pozwoli im działać zarówno na śródlądziu, jak i na morzu. Kilka słów na temat powłoki, w którą została dodatkowo wyposażona Łódź i B-707 na potrzeby działań w Ukrainie. Powłoka położona natryskowo wewnątrz łodzi, w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne. Powłoka jest antyodłamkowa, antyrykoszetowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne i część związków chemicznych, m.in. paliwa. Z powodzeniem wykorzystana również w stoczni remontowej, przy ochronie płyt balistycznych w okrętach marynarki wojennej Kormoran oraz w pojazdach bojowych Ocilna. Posiada atesty PZH oraz została certyfikowana przez Instytut CFT. To w takim razie jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim widzom Historii Realnej, którzy włączyli się do zbiórki. Zachęcam do wspierania dalej. Wszystkie linki, tak jak powiedziałem, są w opisie, ale nie mogę nie skorzystać z okazji, mając oficera ukraińskiego, pana pułkownika, żeby nie zapytać o to, jak ocenia pan obecną sytuację na froncie. Mówi się dużo, że wojna między Ukrainą a Rosją osiągnęła stan impasu. Czy zgadza się pan z taką opinią? Ну, я багато не буду говорити, але скажу, що ми готові і щодо захисту своєї держави, ні кроку назад і до перемоги. То мам то саме питання до пана генерала Скрипчака. Пане генерале, яка є панська оцена обласної ситуації? Всі чекаємо на офенсиву. Так, są tacy, którzy już mówią, że kontrofensywa ruszyła. Nie, nie daj mi się zwieść, bo nie ma niczego takiego, co by świadczyło o symptomach tej kontrofensywy. Po pierwsze, nie ma procesu jej przygotowania, a proces przygotowania polega między innymi na obezwładnianiu wody farmy rosyjskiej w głębi. Drugie, to moim zdaniem Ukraińcy zaskoczą tą kontrofensywą wszystkich i medialne przekazy absolutnie nie oddają tego, co się dzieje na polu walki, a temu zbroi się w cierpliwość. Ukraińcy zaskoczą Rosjan uderzeniem, zaskoczą ich miejscem uderzenia, czasem uderzenia i siłą uderzenia. Czekajmy. Mam pytanie to samo oczywiście do pana pułkownika. Panie pułkowniku, czy no domyślam się, że nie może pan nam dużo zdradzić, ale czy spodziewa się pan w najbliższym czasie, że wojna z pozycyjnej zamieni się w wojnę ruchomą, że któraś ze stron przejdzie do działań ofensywnych? Ja nie mogę wam сказати це, ale my gotowi dla tego, żeby tę wojnę освободити наші території і прийти до побіди, так як у нас дуже багато людей проходить навчання в різних державах, є це, люди готові захищати свій край, свою батьківщину до перемоги. Хочу ще подякувати наших партнерів, що нам допомагають. Ми знаємо, що ми стоїмо, щоб ця війна далі не пішла на Європу і так далі. Chciałbym zapytać, skorzystać znowu z okazji, mając po drugiej stronie komputera oficera ukraińskiego i zapytać wprost, czy może pan nam zdradzić, jaki jest sens bitwy o Bachmut i tak długiego utrzymywania tego miasta? Straty obu stron, ale również ukraińskie, są bardzo duże. Mówi się o tym sporo, że być może strona ukraińska powinna miasto wycofać się na pozycję na zachód od miasta. Я не в компетенції, ну це і я не буду відповідати на це питання. І... То запитаємо о то саме пана генерала Скрипчака. Пані генерале, який є сенс битви о Бахмут? Значить, пан і панство моє становисько в цій квестії. Недавно мовим, що według мене, з військового пункту візення, Бахмут похонув огромні офіари з обох сторон. І для нього битва Бахмут скінчила в момент, коли не було шанс на те, щоб skuteczną obronę prowadzić. Rosjanie ponieśli tam oczywiście duże straty, Ukraińcy też duże straty ponieśli. Wydaje mi się, że w kontekście tego, co się przygotowuje na Ukrainie, tego kontruderzenia czy kontrofensywy, warto, żeby te jednostki, które będą potrzebne na froncie do pogłębienia operacji, nie musiały walczyć w Bachmucie, gdzie ponoszą duże straty, bo
Moim zdaniem dużo mniejsze straty poniosą Ukraińcy w walkach, gdy rozpoczną operację, niż teraz broniąc Bachmutu do ostatniego żołnierza. Ale to decydują dowódcy ukraińscy, oni są tam na miejscu, oni znają sytuację i oni wydają rozkazy. Pytanie teraz do pana pułkownika. Panie pułkowniku, bardzo pana proszę o przedstawienie pana opinii o armii napastniczej, o armii Rosji. Jakie są silne i mocne strony armii Federacji Rosyjskiej? No ja думаю, по телеканалах і носіях телевізії ви все бачили, і тут нема що розказувати. Тут весь світ бачить, вони себе показали. Саме більше здивувало, що набирають туди всіх наркоманів, вагнеровці, які туди йдуть, тюремники всі, вони не виконують умови, правила війни. Бувають гражданських людей, дітей. От, насилують, це порушення всіх канонів світових, це приниження тих самих військових, з якими ми воюємо. To tyle, jeżeli chodzi o ludzki materiał, a jeszcze bardzo pana proszę o ocenę sprzętu i broni, jaką mają Rosjanie. Czy rzeczywiście jest to tak przestarzały sprzęt, jak czasami możemy zobaczyć na rozmaitych filmach? Ну, я думаю, тут нема що говорити. Ви бачите по телеканалах, по СМІ, по всіх сайтах, що показують, тут ну, нема що говорити, тут все на лице. Тобто зброя застаріла, так, ну, тобто більше не модернізовані, так скажемо, під стандарти. To samo pytanie do pana generała Skrzypczaka. Zrobiliśmy, panie generale, już tyle rozmów razem w historii realnej, ale chyba nigdy pana o to nie zapytałem. Co pana najbardziej zaskoczyło w II Armii Świata, kiedy ona przystąpiła do boju? Złe dowodzenie. Czyli nieprzygotowanie dowódców armii rosyjskiej do tego, żeby mogli prowadzić operację tylko skalową. Okazało się, że rosyjscy dowódcy są bardziej defiladowi, paradni generałowie, niż polowi generałowie. I sprawcami tego nieszczęścia, które dotknęło armię rosyjską, są ich dowódcy. To jest rzecz, która nie miała miejsca w historii chyba armii rosyjskiej, że dowódcy są sprawcami wszystkich nieszczęść ich wojska, bo przecież to oni dowodzili, nieskutecznie dowodzili to wojsko, pchali pod ogień armii ukraińskiej, wytracali oddziały między nimi, wytracili tą pierwszą armię pancerną gwardii, z której tak byli bardzo dumni. Źródłem niepowodzeń, źródłem klęsk armii rosyjskiej są ich dowódcy. A panie generale, się dopytam, a problemy systemowe, takie jak fatalna logistyka? To oczywiście, to potem wie pan, to się tylko pogłębiało, bo przecież dowódcy odpowiadają też i za logistykę swoich oddziałów, a to, że my wiemy o tym, jakie były źródła tego niepowodzenia, to, że była armia skorumpowana, że sprzęt był rozkradziony, wojsko było zaniedbane, to jest tylko konsekwencja tego złego dowodzenia, złego przygotowania dowódców do brania na siebie odpowiedzialności za dowodzenie. Czyli brak troski o armię, o żołnierzy jest obrazem tego, jakich dowódców ma armia rosyjska. Panowie, odwróćmy stolik w takim razie i druga strona. Wiem, że panie pułkowniku trudno jest oceniać własną armię, ale ciekawi mnie pańska opinia. Z czego jest pan najbardziej dumny? Co pan uważa za na mocne, ale również słabe strony sił zbrojnych Ukrainy? Ja думаю, że u nas słabych stron nie ma. Ну, зрозуміло, що не вистачає трошки озброєння, але з допомогою партнерів Польщі і Канади, Америки, різних стран, я думаю, саме головне – наш бойовий дух. От, ну і плюс підготовка. Ми за ці 9 років війни, думаю, підготовилися і взяли, що найкраще стандартів НАТО. І я думаю, перемога буде за нами однозначно. Бо це наша держава, наші люди, наші діти, сім'ї, і нам нема куди відступати, та ми будемо стояти до перемоги. Panie Piotrze, але без духа бойового, який мають українці жовніри, найліпший спрент не покладав би Росіян. Дух бойовий, той спрент, який вони мають, свідчить о тому, що це сильна, добра армія. Mm-hmm.
Czyli co, panie generale, jeżeli chodzi o armię ukraińską, to zaskoczenie na plus. Czy spodziewał się pan, że ta lekcja po 2014 roku zostanie tak przez Ukraińców odrobiona? To znaczy, wie pan, nie sądziłem, że armia ukraińska w tak dużej skali będzie przygotowana do operacji obronnej, strategicznej operacji obronnej. Nie sądziłem, że taki potencjał armia ukraińska zgromadzi, że pozwoli mi to pierwsze te trzy zrywy między 24 a 15 kwietnia tą operację prowadzić. Jakiego, panie pułkowniku, jakiego sprzętu najbardziej brakuje Ukrainie? Jaki sprzęt Zachód powinien dostarczać większej ilości, żeby Ukraina mogła dokonać manewru zaczepnego? Я думаю, ну, конкретно не буду вникати в питання, але скажу, що я думаю, на мою думку, що кожній армії бракує зброї, і чим її як би, більше, то більше буде захист її держави і незалежності. Dobrze, to chciałem запитати, пані полковнику, які są obecne cele воєнні України? У нас одна ціль. Освободити наші території, дійти до границь, які були до 91-го року, і зробити так само бути вільними і не допустити більше до війни. To jeszcze w takim razie ostatnie pytanie do pana pułkownika. A co po wojnie? Czy myśli pan, że realne jest członkostwo Ukrainy w NATO po zakończeniu tego konfliktu? Ну, на дане питання я не можу відповісти, це не моя компетенція. От, у нас є вищі чини, які це рішення. Я ще говорю, що після війни головна перемога, а далі буде вирішувати наше керівництво і президент, і, ну, і понятно, що народ теж. Dobrze, i w takim razie ostatnie już pytanie do pana generała Skrzypczaka. A jakie jest pana przewidywanie, jeżeli chodzi o zakończenie tego konfliktu? Czy taka opcja maksimum uważa pan za realną? Znaczy opcja maksimum to jest opcja, która moim zdaniem spełniałaby oczekiwania Ukraińców. Natomiast czy ona jest realna w realizacji w tym roku? Moim zdaniem będzie to bardzo trudne. Uważam, że jedna operacja, duża, silna operacja pozwoli Ukraińcom rozbić część armii rosyjskiej, bo to jest kluczowa sprawa. Jeżeli by się udało część tej armii rosyjskiej w jakimś rejonie okrążyć, potem rozbić, Rosjanie się z tego uderzenia już się podniosą. I wydaje się, że Ukraińcy skłaniają się ku temu jednemu, ważnemu, decydującemu uderzeniu, które pozwoli rozbić część armii rosyjskiej. Nie mówmy o tym, że odbiją od razu 20% i zajmą Krym, bo to są oczywiście nie takie zamiary Ukraińców, ale na to potrzeba czasu. Panowie, bardzo panom dziękuję za tą rozmowę. Moimi gośćmi byli pan pułkownik Iwan Tak, Gwardia Narodowa Ukrainy. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Chcę jeszcze raz podziękować panu generalu za dopomogę. My razem nie przemożni. My siła. I wam, panie Piotrze, wszystkim pana, tym, którzy pana oglądają, serdecznie dziękujemy za pomoc, za zrzutkę, za to, że mogliśmy dopełnić tego, czego się podzieliliśmy i przekazać armii ukraińskiej Łódź do zwycięstwa. Dziękuję. Bardzo dziękuję również panu pułkownikowi i również panu generałowi Waldemarowi Skrzypczakowi, który całą zbiórkę razem z Fundacją Gromu rozkręcił i tak pięknie poprowadził. Panowie, bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. Na Ukrainie. Herojem słowa. A ja bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że wspieracie nas na Patronite na YouTubie, bo dzięki Wam mogą powstawać kolejne nasze materiały. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, red is bet i książki. No i kciuki. Kciuk dla Zarysu, który wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Świetna fundacja zaprzyjaźniona z naszym kanałem. Drugi kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Trzeci kciuk dla
KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety, no i oczywiście last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.